Witam Państwa serdecznie. Na samym początku chciałabym Pani podziękować, że wyraziła Pani zgodę na rozmowę ze mną. I chciałabym przypomnieć, że z Panią Dorotą, mamą zaginionego Łukasza, rozmawiałam 24 stycznia 2022 roku. To będzie już przeszło 2 lata. Witam Pani Doroto. Ja też serdecznie witam. Na początku zapytam, czy od czasu naszej rozmowy są jakieś postępy w poszukiwaniu? Nie, no fundacja Marka Szwedowskiego próbowała różne sposoby, ale nic to nie przyniosło żadnych efektów. Wszystko stoi w martwym punkcie. No a tam się sweterek jakiś odnalazł i kości też się odnalazły. Tak, ale to wszystko prokuratura, znaczy archiwum X stwierdziła, że kości były zwierzęce, a sweterek nie należał do Andrzejka, także. A w te poszukiwania bardzo był zaangażowany Marek Szwedowski, tak? Tak, pan Marek Szwedowski bardzo dużo próbował tam i ustalał terminy, kopał i szukał, ale nic z tego nie wyszło. Po prostu w tej chwili pan Marek zakończył cokolwiek w poszukiwaniach, dlatego że są same utrudnienia. Nie ma nic pomocniczego, wszystko jest utrudnione. Gdziekolwiek by się nie zwracał, jest wszystko utrudnione. Jak pani myśli, dlaczego jest utrudnione? No ja myślę, że to jest wszystko powiązane razem, także to już po prostu tam jest, no, że tak powiem. Rączka rączkę myje, to nic innego tam nie może być. Czyli Boją ktoś się. się czegoś boi. Tak, boją się, tak. A jak pani myśli, kto może się bać? No, podejrzewam, że osoby, które były w tym czasie i które po prostu doprowadziły do tego, że te dzieci tam zginęły, że podejrzewam, że tam zostały zamordowane i dlatego oni się tego boją, żeby to nie wyszło na jaw. No, czyli Pani Doroto, tutaj możemy w tej sprawie mówić o zabójstwie, tak? Tak. To, ale to tak między nami, bo organy ścigania i w ogóle także tego nie biorą pod uwagę. Nie ma dowodów, nie ma spraw. A czy to prawda, że dyrektor tamtego ośrodka ma znajomości z policją? Nie wiem jak dyrektor, ale nie wiem kto to tam był, kobieta, której mąż był policjantem w Gryficach. Komendantem w Gryficach, tak. A czy to mogła być przypadkowa śmierć, czy ktoś specjalnie ich zabił? To mogła być przypadkowa śmierć, bo dlatego, że tam fala była ogromna, a tego co wiem, Łukasz uciekł. A jak były ucieczki, były też bardzo, jak to powiedzieć, bardzo ostre kary. I do tego mogło doprowadzić. No bo ja słyszałam, że nawet niejedni mieli rękę złamaną, No kazano właśnie. im stać na boso na śniegu. No co tam, obóz koncentracyjny był? No widocznie tak, no bo w ogóle jak co to za ludzie byli, że tak się znęcali nad tymi dziećmi, bo to inaczej nie można nazwać. Można tylko powiedzieć, że ci wychowawcy to byli więcej zdemoralizowani niż ci chłopcy. O tak. Zgadzam się z tym bardzo. Nieodpowiedni ludzie na nieodpowiednim stanowisku. Tak jest. A czy oddali pani rzeczy syna? Nie, nic. Nic. A czy próbowaliście szukać przez detektywa jakiegoś? No, przez detektywa to nie, ale przez te stowarzyszenie tak, przez
fundację i taka, bo były zgłaszane różne, były reportaże w telewizjach, tak jak ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, interwencja, uwaga, te wszystkie, te, no wszystko, co można było, to myśmy to przeszli. Szukaliśmy. A jaki był syn? Syn był, no co mogę powiedzieć, był bardzo dobry, był uczynny, bardzo go mile wspominają na wsi. Także tutaj nikt nie miał do niego żadnego, jak to powiedzieć, żadnych pretensji, żadnych uwag, żeby cokolwiek. Tu tylko zaważył ojciec, no i to, że on nie chciał chodzić do szkoły, to szkoła wszystko. Zgłosiła do prokuratury i tak się stało. Nie chciał chodzić do szkoły. Nie szukali przyczyny, jaka była, tylko po prostu najlepiej do sądu i sąd zabrał dziecko. A ma No pani żal do szkoły? tak, bo przecież mogliby. Nie wiadomo, czy dlatego, że ja teraz się dowiedziałam, że mojego brata syn miał dyslekcję, że on sam też podejrzewa, że ma dyslekcję, bo ciężko mu się uczyło. I podejrzewam, że Łukasz też mógł mieć to, bo jemu się ciężko uczyło, dlatego nie chciał chodzić do szkoły. Ale to nie był powód, żeby chociaż go wzięli i wysłali na jakieś badania, czy cokolwiek, tak? To można by było wtedy może inaczej dzieckiem pokierować, a nie w ten sposób. Tym bardziej, że no, nikt nie pomógł w tej sprawie. Także no, mam żal, że szkoła nie pomogła no, dziecku. Bo przecież nie było żadnego powodu takiego, żeby go odsyłać się z domu. No co prawda była patologia w domu, bo tego nie wykluczyć nie mogę, ale można było jakoś inaczej dziecku pomóc, no ale trudno. A czy to prawda, że ojciec nasz używał alkoholu i wykorzystywał Łukasza seksualnie? Tak. Dlatego mówię, że patologia była bardzo. I mogło to być powodem, że został skierowany do ośrodka? Znaczy nie, bo to dopiero wyszło później, co do wykorzystywania. To wyszło później, zresztą jeszcze inna sytuacja była, no ale to było później, jakbyśmy do tego doszli. A ma pani też żal do tych wychowawców z ośrodka, dyrektora? Bardzo, bo przecież po to zostało dziecko zabrane, żeby go wykształcić, żeby go Resocjalizować. resocjalizować. Tak, a nie żeby coś takiego do tego doprowadzić. To nie było mowy. No, dla mnie to. No a później ten dyrektor szkoły został też radnym. A tego nie wiedziałam. Jak pani myśli, odnajdzie się kiedyś Łukasz, Andrzej? Zawsze nadzieję jakąś mam. Mój tata świętej pamięci zawsze mówił, że ludzie się nawet po 50 latach znajdują. Także Tak. być może coś kiedyś ruszy, ale nie wiem. Ja mam tylko nadzieję w Bogu, nic więcej. Już nie wierzę ludziom. Wszyscy, co w tym czasie tam przebywali, mówię o personelu, to starzeją się po prostu i podejrzewam, że z tej strony nie wypłynie nic, a wychowankowie to nie wiem, wątpliwa sprawa. No bo oni nawet się boją mówić, jak mówili, jak słuchałam ostatni reportaż, no to mieli zakryte twarze. A kogo Tak. się boją, jak pani myśli? Boją się już nie tych ludzi, którzy tam byli, tylko mówię właśnie, jak to się mówi, ci, co mają teraz rękę nad tym, bo to innego wyjścia nie ma. Ci, co teraz są na stanowiskach, mogą być to dzieci, po prostu takich osób.
Bo mówię, no to my się starzejemy, oni też się starzeją, także tam nie ma tego, żeby ktoś tam musi wiedzieć, niech ktoś coś może kiedyś powie, ale wątpliwa sprawa. Nie wierzę w to. To za długo się ciągnie. Dużo jest takich spraw, jak pani syn w Polsce. A próbowała pani rozmawiać też z byłymi wychowankami, co tam przebywali wraz z pani synem? Nie, nie. Nie. Ja jestem inwalidą od urodzenia, także mi jest trudno gdziekolwiek się poruszać. Mąż pracuje na ten drugi mąż, bo ten pierwszy to nie, ten drugi. Pracuje tyrem, także cały tydzień go nie ma. Córka ma własną rodzinę, także też nie ma czasu swojej pracy. Także mam ja nawet. A korzystała też pani z usług słynnego jasnowidza Szczuchłowa? Tak, dwa razy. Była też taka wersja, że chłopcy uciekły pontonem do Szwecji. Nie, to nie wierzę w takie rzeczy. Tak, bo tak powiedzieli, tam w ośrodku wiedzieli. Ale nie, to nie. Tym bardziej, że on zawsze wracał do domu. Jakby uciekł, jakby on by wrócił do domu, a tego nie zrobił. Oprócz Marka Szpedowskiego i Krzysztofa Jackowskiego, pomagali wam też inni jasnowidze? Nie. Ja ostatnio z jakimś tam z Bydgoszczy rozmawiałam, ale szczerze powiem, że ja już nie wierzę w takie rzeczy. Każdy mówi inaczej. Ten znowu twierdzi, że to musiały być ciała spalone, że nie można znaleźć takie tam bzdury. Bo ja myślę, że ci, co zrobili, to się tego boją, bo jeszcze żyją, a jakby teraz się okazało, ich by odnaleźli, no to ktoś by musiał za to odpowiedzieć. A kto teraz by na starość chciał za to odpowiadać? Dlatego mówię, że po prostu ci, co kiedyś byli, są na emeryturach, są starsi, to po prostu no ich krewni po prostu muszą to wszystko trzymać w ryzach, żeby nie wyszło na jaw. Po prostu. Straciliby przecież chyba i stanowiska, i wszystko, tak? Tam było, że pani psycholog też chłopców brała. Tak, dlatego mówię, że tam po prostu wszystko musi być poukrywane. Nie wiem, co to za sumienie mogą. Moim zdaniem sumienia te ludzie w ogóle nie mieli, że do takich rzeczy mogli doprowadzać. Że ich to sumienie nie rusza, nie wiem. Nie wiem, jest mi ciężko powiedzieć na ten temat. Jak tak ludzie mogą postępować i żyć z tym, jak się widzą w lustrze. Tragedia. Bo jak Marek Szpedowski opowiadał, to nawet jak chcieli porozmawiać z dyrektorem, to dyrektor nawet nie chciał z nimi rozmawiać. Dlatego mówię panu Markowi Szwedowskiemu cały czas teraz wszystko utrudniają, zakazują. No to także moim zdaniem ktoś nie wyjdzie. Chyba, że się trafi ktoś, kto jest naocznym światem. Też będą chcieli jakichś dowodów, czy jakiś, nie wiem. Ciężka sprawa. A co by chciała pani na koniec dodać? A co ja mogę na koniec dodać? Jak tyle razy mówiłam, że ludzie, którzy to zrobili, czy to byli wychowanowie, czy to był personel, to wszystko są ludzie bez sumienia, bo to powinno ich męczyć, to powinni coś z tym zrobić, a oni nic, tyle lat i jest nic. Także jeżeli ktoś by mnie słuchał, to ja bym i coś na ten temat by wiedział, to ja bym bardzo prosiła, żeby się skontaktował, bo czy oni nie żyją, to chociażbyśmy mieli te groby widzieć, a tak nie mamy nic. Ja apeluję właśnie do ludzi, którzy by mogli pomóc, którzy by, chociaż nie mówię na policję, ale żeby się skontaktowali, żeby cokolwiek powiedzieli, żebyśmy chociaż widzieli, gdzie szukać, jak szukać, to już by było bardzo, bardzo dużo.
Ja na koniec od ciebie mogę powiedzieć, żeby chociaż anonimowo się zgłosili. Tak. To mówię właśnie, żeby chociaż tam jakąś wskazówkę tego, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, jak to może być. Jak zacząć szukać od nowa. No, ja nie mówię, że tego. A, no, nie wiem. Ja już straciłam nadzieję po prostu. Dziękuję Pani Doroto, że chciała Pani wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Ja też pozdrawiam.